Mamy nowkę. No to spoko, jedziemy. Siemano, dużo z tej strony. I polujemy dalej w tym tygodniu na Godrola Revoltera. Co prawda wypadają różne inne rzeczy i też Godrole. Wczoraj wypadła jedna tarcza Godrol, dzisiaj wypadła mi druga, teraz wam pokażę. Ale rewolterów dzisiaj mniej dropnęło. Jeszcze podrobimy troszkę, zobaczymy, może coś wyskoczy. Za to dzisiaj wypadły mi naraz dwa rewoltery i to dwa razy pod rząd. I wypadło mi naraz pięć legendarek, też razy pod rząd, dwa razy pod rząd. I w tym czasie nie było tych dwóch rewolterów, tylko było coś tam innego. Nie? No chodź tu, ty, ręce podniesione. Nie poddawaj się, tylko chodź. Gamoń. Też jest, coś jest nie tak. Kiedyś było tak, że oni nie lagowali. A teraz jest tak, że ja leżę, padłem i oni nie przychodzą. I ginę, nie? Także trochę słabo. Dobra, teraz nic nie wypadło, pokaż mi, co mamy. I teraz tak, nie byłem w tej, nie byłem w sanktuarium, żeby zrzucić graty, więc z broni troszeczkę przeczyściłem. Część będzie wczorajszych, część będzie dzisiejszych. Okej. Okay. Te są dzisiejsze. To wczorajsze, to dzisiejsze. To też dzisiejsze. To co bez gwiazdek będą dzisiejsze. Albo powymieniane, bo na przykład to mi wypadło i wypadło lepsze. Więc wymieniłem. Backburner chyba wypadł dzisiaj. Na pewno ekspert ASMD też wypadł dzisiaj, ale nie wiem, czy ten jest lepszy. Bo wiem, że jeden wyrzuciłem, a nie pamiętam, który wypadł. Co tu jeszcze mam? Boogeymana, tego. Malakbane to chyba. I teraz tak. Tarcze, które są z gwiazdką, są z wczoraj, o ten booster na przykład, a te, co są nie z gwiazdką i są też niezaznaczone jeszcze, nawet tak są Godrole, czy tam Olmos Godrole, znaczy Olmos Godrole, bo Godrola jeszcze nie ma. To są, to do wywalenia będzie, do wywalenia, to wczorajsze, do wywalenia, do wywalenia, do wywalenia, to wczorajsze. O, Brimming dzisiaj wypadł. Do wywalenia, to wczorajsze. To dzisiejsze, to wczorajsze, to dzisiejsze, dzisiejsza, wczorajsza, dzisiejsza, 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 dzisiejsza i dzisiejsza. Widzicie, dużo wypadło takich zwykłych, nie? O, to z wczorajszy firewall, a dzisiaj wypadł frontloader i boosterem. A i dzisiaj wypadł Cold Warrior też. To już było. I co dziś jeszcze? Tutaj powypadały fajne te. Ghostic Coast Commander Planetoid, Imbus Light Corrosive. No jest co Corrosive, ale jest Movement Speed 20. Loot Expanding Commander Planetoid i ma Movement Speed 20. To chyba wczorajszy jest, Magazine Science. Reloaded Static Charge Slide Radiacja to chyba też. I tutaj jest chyba dzisiejszy Snowdrift. Pull Out Method. I slide bonus damage jest corrosive, slide speed, cooldown, shield, recharge, shock resistance i cryo damage. Także takie graty nam wypadły dzisiaj łącznie. To mogę wywalić i to wszystko chyba mogę wejść. To jeszcze spojrzę, ale pewnie nic. No, radikala tam wywaliłem, nie ma co. Szkoda czasu i atłasu. Już dzisiaj ze 2 czy 3 obroty do sklepu zrobiłem i ze 100, które mi się nazbierało do 60, do 40 raz, do 60 obczyściłem i jeszcze chyba raz też jakieś do 75. Także ten, także troszeczkę nafarmiłem tych gratów, ale jak widać starczy mało. Jeden Godrol i jeden Almost Godrol. O, znowu, a i na koniec karty sobie sprawdzimy. Bo już chyba mam ze 3 klucze. Znaczy nie klucze, tylko coś mamy. Chyba jakieś, nawet nie wiem czy nie, dwie legendarki. Nie, jedną. Myślałem, że dwie obok siebie już. Tu sobie coś sprawdzimy. A i dzisiaj dość często ten Sumo dostaje bombę i leci gdzieś tam. I raz wylądował mi tam, rzuciłem go tą kulką i wybuchła. Tylko stąd skoczyłem tutaj, on tu. I podrzuciłem się i zrobiłem reload. Wybuchnij.
Rzuciłem mu kulkę i wystrzeliłem. Nie, teraz mi się nie udało. I strzeliłem i tam wybuchło i dwie legendarki leżały, ale nie wiem, co dropnęło tam. I nie wiem, czy nawet będę miał skrzynce tam tych zaginionych, bo już 2 dni nie wracam do sanktuarium, więc ta skrzynka jest na pewno przepełniona. Więc pewnie nie będzie tych legendarek. Nie liczę na to, nie? No. No dawaj. Halo, mapko. Ładuj się. Niechcący ten reload wyskoczy. Nic, zbieramy tylko iridium, kasę i długo. Nic, wypad. Szybki obrót. A muszę sobie przesunąć słuchawki. W innych słuchawkach i nie widzę, ile trwa live. Tak mi wystarczy, taki 3 i 2 tam. Tak. Jeden strzał, jeden trup. Co tu mamy? Coś nie dla nas. A nie dla nas, command. 38, 30, 55. Atlas Weapon Crit, Elemental Damage i Vladov Weapon Damage. Interface command. Co? Crap. Druga nie chcemy. Okej. Już siedzimy wygodnie. Gdzie jest, gdzie jest? Moment, harpagany, poczekajcie, musiałem się napić. A gdzie drugi uciekł? A jak poszedłem na górę tam się z nimi lać parę razy, to właśnie ten frontloader mi wypadł. Tak przy okazji wiadomo, jak to się mówi. No, tu ktoś jeszcze gdzieś jest. Żeby mi w plecy nie strzelił. No także widać dzisiaj, znaczy tak, co ciekawe, dzisiaj tak zachęciło mnie na początku, bo mi wypadło te 5. Najpierw mi wypadły 2 rewoltery. Mówię, dzisiaj może być ładnie. Potem 4 czy 5 farmingów później wypadły mi znowu 2 rewoltery. Mówię, o cholera, coś jest na rzeczy. I potem po kilku tam 10 farmingach kolejnych, o turach, że tak powiem, gdzie on poszedł? Tu. Wypadło mi 5 rzeczy naraz. Był jeden rewolter, ale dwóch nie było w tym samym czasie. Ale 5 różnych legendarnych. I potem za kilka tych, za kilka... No ale mnie gania ta kulka, no. Za kilka... tur, znowu mi... O! No, a forsem to nie chcę. Wypadło mi 5 tych legendarnych. Więc mówię, kurde, ciekawy dzień, bo dużo rewolterów. Znaczy tak w krótkim czasie, może tak, bo później to prawie w ogóle nie było rewolterów. No widać, ile miałem tych rewolterów, parę. Nie tak jak zwykle, 50 czy ileś. Tylko powiedzmy paręnaście, no. Znaczy mam, nie skasowałem się, jeszcze raz pójdę do sklepu, to je sprzedam. Zobaczę, ile jeszcze mam miejsca w tej, w... Ile jest miejsca w plecaczku. Bo to miejsce w plecaczku mi się kurczy. Oj, kurczy, trzeba namówić 78. Trzeba namówić tego Epika NNG, żeby zrobił plecak na 200 pozycji mocno, bo to zaczyna być trochę mało. Mocno tu. Opa. Co tam mamy? Granat jakiś? Nie. Nomadic Revolta. Nomadic. Taki trochę ten. Vagabond. O, proszę. O! Czekaj. Ognisty czekaj.
Kurde, to będzie ten. Critical. A nie okultyzm, kurde, mylę ich, cholera. Echo, zobaczcie, to i to jest jedna, jeszcze jest jeden pistolet. I kurde, po prostu mylę je ciągle. Myślałem, że to jest ten. Critical. Craps jeszcze jest, o, czwarty. Dobra, okultyzm, okej, okay, może. Tylko to jest 116 tysięcy. A tutaj mamy. Aha, bo to dwa elementale. Tutaj bez elementala, tu elemental. 94, 93 to mała różnica. No dobra, kultista zostawię. Też fajna giwera. Też jakby zacny sprzęt, nie powiem. Ma jakiś tam firepower, ma zwolenników, można połupać. Naprawdę kiedyś to chyba usiądę i zacznę mierzyć, ile się mapa ładuje, bo naprawdę mam odczucie, że czasem się ładuje szybciej, a czasem się ślimaczy, także nie wiem, jakby się jakieś, nie wiem, coś przepełniało. Nic. A tutaj karier. Kariera to chyba nawet nie podnosiłem ostatnio. Czy podnosiłem? Tu mam blastę dwa gdzieś, czy jednego, czy dwa, nie wiem był tutaj. Tak, to musiałem go nie podnosić, bo widziałem. To kary mi niepotrzebne, tak się. Tą Lucian Sportem chyba też nie. To, no, to jest 35 tysięcy tylko. Od miejsca oszczędzać trzeba, żeby do sklepu co chwilę nie latać. Czyli zostawiam część, wywalam. Potem sprawdzam, porównuję sobie giwery, czy wypadła lepsza, czy gorsza. Bo tego jest tyle naprawdę, że. Jest tak. Nie do spamiętania, która jaka miała jaką statystykę i tak dalej. A i tak przychodzę tylko po rewoltera, nie? Ja przy okazji, przez to, że jest redukcji, ma rozszerzoną pulę. Ale ciemno. Ma rozszerzoną pulę drop rate'u, to. No może naprawdę natłuc giwer i to naprawdę mnie nieraz, jak widać, tarczę. O, jest parę legendarów. Parę godroli, nie? Nałożyły się, czy jest jedna? No tak wygląda, jakby było ze trzy. A pokazuje na obraz, na minimapie pokazuje, że jest jedna. A na pewno nie jest jedna. Są co najmniej trzy. Radical jest. Nightflyer. Co tu jeszcze mamy? O, było. Jest revolter i to wszystko, to wszystko. Były trzy, a nic nie ma. Obrót robić. 14 minuta. No, dawaj. Znowu jakoś tak. Nie wiem, naprawdę, czy jak się zaczęła gra tą nocką, czy teraz jest nocka jakoś? Nie, no tam jest dzień normalnie. Jakoś dziwnie, bo się zaczęła tak ciemna, jakby ta gra. Dobra, co tu mamy? Conference Cola? No, szkoda tylko, że korozji. A jako? Chyba wyrzuciłem Conference Cola, czy wyrzuciłem. Co tu mamy? To ja mam. Conference Call'a przerzuciłem. A mam jednego. 25. No 20 można wziąć. Bo chyba wyrzuciłem Conference Call'a takiego elementalnego do marku. Dobra, nic tu nie ma. Nic tu po nas idziemy. Nie ma dobrego godrolka, to wypad. Zaczytam. Rewolterka. Obrocik. Nie wiem, ja naprawdę nie chcę mi się liczyć i nie wiem, jakbym dane mi liczyć kreski, mam sobie zaznaczać coś, żeby nie zapomnieć, który był w run, ale kilka tysięcy runów już zrobiłem spokojnie. Bo nieraz jeden materiał podsumowujący jest z 3 dni, a 3 dni to jest tak mniej więcej, jak ja kończę pracę
o powiedzmy 15-16, jak tam rynki już zaczynają zasypiać, to potem zasiadam do pytania i do wieczora na przykład robię farmiki, jak nazbieram te kilkadziesiąt tych rewolterów, to potem robię nagrania. Czasem nie robię tego dnia, tylko robię następnego, albo dopiero jednego dnia mam trochę czasu więcej, jednego mam mniej. Także nieraz z 3 dni jest jeden taki skrót, który wam nagrywam, ten pół godziny. Co, ja nawet nie chcę mi się liczyć, nie ma sensu, no, ile to tysięcy. Wiem, że może to była jakaś informacja, ile tego było, ale mówiłem, to jest katorga. Rewolter to jest. Rewolter wyfarmić w trójce to jest jak wyfarmić Infinity w dwójce. Nie wiem, ile set podejść do Infinity, ja nie pamiętam już. Ale więcej niż rewoltera, przepraszam. Dużo więcej, bo rewoltera to niecałe 300 zrobiłem i wypadł. Nie wiem, czy to nie było tak, że oni, bo to było jeszcze dawno, że oni później jakby drop rate tego rewoltera zmienili. I jest kupa. Teraz ludzie próbują. Może było za łatwo czy coś. Bo są tacy, co wydropili dosłownie po kilku rajdach. Po kilku. I im się udało już. I mają normalnie tego Godrola, nie? Tylko nie zawsze to jest absorb, są inne, ale się udało. A ja na te 2-3 tysiące rajdów, co teraz zrobiłem, nie mam ani jednego Godrola. Mam almost Godroli od groma, kilkadziesiąt, bym powiedział, bo ja sobie je odkładam. Po szczególnych sejwach leżą gdzieś tam. To ja sobie odkładam, bo jest tego naprawdę dużo. Ale Godrola mam tylko absorba, tego co wyfarmiłem. Zrobiłem sobie kilka kopii go, bo tam już rozdałem trochę znajomym. Ale mam tylko tak. Innych giver mam od groma. Znaczy innych, przepraszam. Innych tarcz. Mam bardzo dużo godroli. Old godów, różnych rodzajów. I kilka innych też. A tego? Ni cholery. Może nie skończę, bo nie wiem kiedy to potrwa, to nie będę tak mówił, że jak skończę to dopiero zrobię coś. Ale mam zamiar usiąść do Beskara i zrobić to samo z Beskarem. Tylko z Beskarem będzie bardzo trudno, bo to jest arms race. I jakby jest tak naprawdę chyba tylko jedna skrzynka w arms race, która ma przypisanego Beskara. A jak jest tam, nie wiem, czy widzieliście mapkę arms race'a i te, które. I te, które. które skrzynki sypią. Do których skrzynek przypięte są, które. Krabs. No to od razu Krabsa wywalam. No, Krabs jest jakby kolejnym z tej serii, nie? Tych czterech giver. Znaczy te są trzy, to jest cztery, ta piąta. No bo to wszystko. A, przepraszam, to też tork. No, to wszystko torki, pistolety torka. Krabs. Dziękuję. Panu Krabs. Także do Beskara chcę usiąść, bo Beskary mam. Mam, że tak powiem, deficyt bezkarowy, taki godrolowy, i chciałbym go uzupełnić. Infernal Wish tak samo, też tam stamtąd jest. Ale Infernal Wisha chyba mam dwie już różne, chociaż nie też tak, jakbym chciał. Bo chciałbym sobie z Infernalem trochę pobiegać. On dodaje jeden pocisk. Więc na przykład wziąć giwerę, która ma. Mniej projectili, bo na przykład jak wezmę takiego Light Show'a i wezmę Infernal Wish'a, to niewiele da, bo Light Show ma, nie wiem, 10 czy 15 tych projectili, więc jak dodam jednego, to nic nie zmieni. Ale jak mam jednego czy dwa, na przykład jak tutaj, ile tu leci? Trzy? No to dodam, to jest czwarty, nie? No to może już zrobić większą robotę, nie? Albo gdzieś, gdzie jest jeden, nie? No, na przykład tutaj, no to leci tego. Pierdyliard, nie? No tutaj może trochę mniej. Ale też leci sporo. Ale do każdego to jest jeden strzał, to jest jeden projectile. No to już będą dwa, nie? No to zawsze więcej. No. Już nie mówię o tym, bo to napieprza taką ilość, że to choroba jest. No. Także chciałem z Infernalem pobiegać, pobawić się, jak to działa, wyczuć tą tarczę. Tak samo Manawel czeka, aż wydropie jakiegoś fajnego Godrola, bo Manawel tak samo chciałbym się pobawić tą tarczę.
No jakby czekam. Ja po to te tarcze farmię, żeby sobie nimi pograć, nie tylko żeby je mieć, tylko żeby sobie no nie latać tylko z jednym rewolterem. No oczywiście jest najlepszą tarczą, nie, bezapelacyjnie, ale na przykład z Godrolem zacząłem, po tych farmingach zacząłem dużo z Godrolem latać, tego tartla Godrola, którego tu mam. No jest wypasiony, bo ja ma jeszcze dodatkowo ten Movement Speed 10 i ma Elemental Damage Resistance, czyli ma tą Adaptive tak zwany ukryty. To jest ukryty Adaptive. Jeśli macie, bym miał tutaj na górze, czekajcie, o Jezu, nie to. Jak tutaj miałbym Adaptive, to ten parametr byłby dużo większy i łącznie byłoby z 70, bo on ma jeszcze dodatkowo ukrytą tą właściwość, nie? Także ten, no, taka sytuacja. Także tak. Co tam pragnęło? No ładnie, nie widziałem dokąd takiej. Spike jest, podwójny spike, co takie jest? Rozkraczony, pojedynczy spike to jest w środku, co to znowu jest? Nie, sellout, nie, traps, to znowu mylę trapsa z selloutem. Podobne cholery są. Sellouta mam tu jakiegoś double penetrating? Nie, Scoville, sellout i traps, o kolejne. Kolejne skurczybyki, które są podobne, nie? Jeden jest Torka, drugi Maliwana, co prawda, ale no, jest jakieś tam między innymi te kolorystyczne czy takie designerskie podobieństwo, że cholery mylę. No, nie, czy jakbym ich używał może więcej, to bym ich nie mylił. Ale że ich nie używam, to po prostu. Tak samo ten Hellshock z Radikalem i jeszcze tam z tym trzecim. Są takie trzy giwery, które też są podobne. Może specjalnie tak zrobili, nie wiem. Jak tam z czasem stoimy? 22 minuty już grubo. Dobra, jeszcze parę farmi skończymy na te. Zobaczymy jakie są. Ile mam miejsca? W ogóle? A 83, no dobra, to jeszcze trochę mniej. Wolę tutaj więcej zrobić obrotów niż latać na górę tam z nimi się tłuc, bo oczywiście to też daje. Bo czasem oni naprawdę, było też tak, że sypnęli mi chyba, jeden mi sypnął dwie legendarki, drugi mi sypnął dwie legendarki, trzeci mi sypnął dwie legendarki, jedną, jeszcze wyciągnąłem jedną z szafki na górze. Znaczy nie z szafki, tylko z tej, ze skrzynki, czyli na górze miałem 8 legendarek podczas jednej sesji. No to też fajnie, nie? No bo to można coś tam sobie wziąć, coś zostawić, coś fajnego. Na pewno coś tam było, co zostawiłem, ale ten, na pewno ten, na pewno przy, czekaj, tu gdzieś potrójny widziałem, na celowniku mi się pokazał, potrójna energia, jakiś bambus, o, wypadł, dobra, jest ktoś tam, się odratować, zawsze na niego mogę podejść i się odratować. Na chwilę tym nie zdążyłem. Jeszcze się stakowanie podłączyło. Zjazd z bazy. A i co to ich tak dużo tutaj na dole? Ja już patrzę na minimapę i strzelam. Nie patrzę gdzie on stoi, tylko się obracam na minimapie i walę. Na pałę, bo Zagiwera ma taki splash damage, że po prostu to jest masakra. Dobra, wypadł, nic nie ma. 23,50. Myk, myk. No, come on, come on. Teraz mamy sellout. No dobra, spójrzmy sobie. Mamy sellouta. A tu jest też sellout, dobra. A nie, Scoville, przepraszam. Sellout, Scoville. I tu mamy jeszcze trapa. No. Także cholery wszystkie podobne. Bardzo podobne, tylko trochę się różnią kolorami. Nie?
paroma częściami, ale to części są. A kto tu jeszcze mi podjechał? Nie przeszkadzać, gówno żeria. Gimbu. O, boostery, dwa gimbusiarnia, przyleciało. Przeszkadza. Dobra. No i mapka jest fajna do czyszczenia, bo jest taka przebiegowa, jednoprzebiegowa. Wchodzicie, przebiegacie całą mapę i kończycie na sumo. I można się tak bawić na przykład, że jak ktoś chce farmić legendarki, to zakładacie shootera i przelatujecie tą mapę parę razy. I naprawdę natłuczecie masę legendarek, bo tu jest dużo, enforcerów, którzy naprawdę czasem dropią gruby sztos. Gruby staw. Coś tu mi wyskoczyło, nie słyszę. Echo. Ciekawe, czy lepsze, czy gorsze. Już te echo to ze 3 tu mam. Jakie mam? 93. 94. A ten? A, ten są podwójne. No to ten w ogóle jest. Chociaż poczekajcie. Tak, z ciekawości. Czy jest faktycznie kupa, bo może go drola wyrzuciłem. No i na to wygląda. Nie wszystkie są oznaczone, ale givera wygląda na... Zobaczmy to. Czy one wszystkie tak, czy nie? A, nie wszystkie. To ten podwójny nie jest. No te podwójne czasem mają skazy. Mają jakby powiększony DMG na rzecz czegoś innego, nie? No, ten stoki mają oba wywalone. Reszty mają dobrze, także to jest godroll. No te są tak naprawdę, no są podwójne, więc są te. No wolę double penetrating, bo ma walą mocniej, nie? I jeszcze ten jest... tak jak lubię najbardziej. Znaczy, no, gdyby jeszcze był... Gdyby jeszcze był... One fajnie wybuchają potem. Gdyby jeszcze był... radiacyjne, nie? No. Pop, pop, taki pop, pop, pop. No. Dobra, lecimy. Chyba już wszystko sprawdziłem, tak. Nic nie ma. Także zawijamy. Która tam? 27. 28 minut się. Kończy. To pójdziemy jeszcze dwa razy. Łyczka może zdąży. Czekaj, jak to mam, to muszę założyć panotę. Gdzie ty jesteś? Tego. I... To mi zasłania, no? To zlepa. No to nic damage'a w ogóle nie ma, nie? Jak nie ma rewoltera, to DMG tutaj już nie istnieje. No tam coś można im zadziałać. Fajna giwerka. No zobaczmy, jak zmienimy. Na... No. Gdzie jest moja? Teraz szukaj mojej. Zgubiłem, nie ma. No ty, gdzie jest potrójny? Old God jest tu, a tu jest mój absorbent. Zobaczmy. Jest znacząca różnica, naprawdę. Jak już jesteśmy na górze, zróbmy sobie rekonesans. Jeszcze trzeba trafić, nie? No, no rozbija. Mało amunicji, trzeba by było włożyć, czekajcie, zamiast tego, że perl będzie większy magazyn i lepszy fire. I kończę też leszcze. No, dostał i chwilka i bum, nie? Jak wybuchają. Zawsze mają, ten pierwszy strzał
Robi troszkę, ale te wybuchy robią sporo więcej. No. Jeszcze za plecami kogoś słyszę. Dobrze? I młody chyba go zastrzelił. Kogoś jeszcze słyszę tam. Czekaj, tu jest? A tu się schowała. Wybuszek? O, no i padła. Co tu wypadło? Mankiem Harold. Ło, człowieku! Jereba! Szkoda tylko, że ten, że korozja, no kurde, taki fajny. Ja pierdzielę. A, tu nic nie było, dobra. I nic dalej nie było. No to idziemy na dół zobaczyć, co tam nasz kolega po tym był. Zobaczymy, jak Antkem na niego podziela. Tak szybko trzeba trafić, nie? Critical robi robotę. Critical jest, ogłaszam oficjalnie, że Critical jest Unkempt Haroldem trójki. Naprawdę Critical robi taką robotę, że to się w parę nie mieści. Jeszcze kogoś gdzieś słyszę. Naprawdę jest miazga giver. Jeszcze tak, on jest ognisty, to wziąć sobie... To wziąć sobie dodatkowo jakiegoś tego. No, pistolet tutaj mam, nie? No to jest ok. Stakuje damage, ale jakbyście wzięli sobie na przykład. Gdzie on jest? O, weapon critical damage, weapon damage i splash damage. I tu dodatkowo jeszcze. No nie mam akurat, bo to jest torque. Wziąć sobie torka jakiegoś. Tutaj gdzie incendiary resistant, movement speed. Corrosive, fight movement, radiation, nie mam. Magazine size, tu dodatkowo magazynek jeszcze. Movement speed, nie, nie mam. Żeby był incendiary damage, a nie resistance, nie? To ta givera, jeszcze jakąś tarczę, która też jakby chroni od ognia, nie? Mieć coś tego. No, tu mam jakiegoś Manuela, na przykład. I jechać tą giverą, to naprawdę jest miazga. Jest miazga, ta givera. No dobra, shooterek wróć na miejsce, bo tu nam brakuje tych, legendarek. Dobra, miałem dwa szybkie realne zrobić, a teraz się ślamazarzę, jak zwykle. A czekaj, Snowdrift, aha, slide kraja. Fight for life, no ale fioletowy, kurde, no ale wezmę. A tego nie otworzyłem w końcu, gadam, nic nie otworzyłem. Nie ma preacher, tylko dobra, no to które 30 już znowu. Sorry, zawsze chcę zrobić pół godziny. Nigdy mi nie wychodzi. Się z czymś zagadam. Albo za krótko, albo za długo. Co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O, nie trafiła, ale... O, ile legendarów. Na koniec, ból. Radical. Jakiś granat. Quasar. To wszystko. Szkoda. Jeszcze jeden. Dobra, szybki to jeszcze jeden. Już nie będziemy biegać na górę. A to nagle. Wiecie, bo jak ktoś mi strzeli w plecy, to nie lubię, nie? I wtedy idę się zapisać. I wyży na całą ekipę. Więc ubijam dwóch, biegnę na dół, jest spokój. Jak któryś wyskoczy i mnie dotknie, to teraz nie mogę krwi wymaga. Szybka egzekucja. A, przepraszam, tu jeszcze muszę wrócić, bo przecież idzie. Ziarnko do ziarna. Zbieramy i uciekamy, żeby nas tu... No dobrze, moja wina. Nic nie ma, ale kupa. Dobra, przynajmniej. Jeszcze skrzyneczka. O, w skrzyneczce dał nam tego. Dwie legendarki. Ha, jak fajnie. Torca mamy i chyba... Magnificenta? Magnificenta. A tu już miałem wcześniej? Czy mi się wydaje?
Oczywiście. 23,2, proszę, jaki fajny, znowu podwójny. No dobrze. To co? Tu nawet nie zaglądam. Nie tu, przepraszam, tu. 21, muszę tu zajrzeć i to posprzątać. Dobra, ile mamy skrzynek? 3. Mamy, a, 0 kluczy mamy. O, cholera. Naprawdę? A, bo tu mamy klucz. A do szlutera mamy jeden. Dobra, to żeśmy nabijali. Tu nie mamy skrzynek. Dobra, otwieramy, zobaczymy. Trzy klucze, dobra, jest dobra ta. Jak będą 2 i 1, albo 1 i 1 i jeszcze jeden, to będziemy mieli 5, nie? A jak nie, to nie. O, dwa, zarąbiście, możemy spróbować manowar. Bum. Dawaj. Jeden Manuel jest, będzie z gwiazdką, drugi będzie bez gwiazdki. To ten, który nam właśnie dał. Zresztą powinien się świecić, że się właśnie pojawił. O, jest. Ten mieliśmy. Ten jest ognista, ten obok jest elektryczny. Ach, cholera. Dobra, wezmę go, bo zbieram manuale na razie, żeby się pobawić różnymi elementarami, jak to działa, nie? 13, 3, ten ma 20%, nie? Oszczędności. To jest ciekawe. With great something comes great something else. Z wielkim czymś przychodzi wielkie coś innego. Jest on slam. Drain your shield and give 70% damage, czyli jak uderzymy o glebę, to tracimy 70%. Znaczy, drain your shield, całego shielda chyba nam ten kasuje, ale 70 damage reduction robi. I end bonus shock damage until your shield is empty. I atakuje elektrycznością, dopóki ta tarcza nie jest naładowana. Czyli tutaj przydałoby się, żeby recharge delay był jak największy. Bo wtedy będziemy atakować prądem, czy tam ogniem. O, czekaj, czekaj, bo tutaj ogniem. Ja mówiłem o ogniem. Czekaj, czekaj. Testuję. Na złolach. Czyli muszę gdzieś wskoczyć na górę i slama zrobić. Czy ja nie muszę, bo mam ten podwójny skok, to już z podwójnego skoku slama chyba mogę zrobić, bo się podbije do góry. Zobaczymy. Tylko tak, żebym miał pełną energię. Tarczy. Żebym draina zrobić od 100%. Zobaczmy. Tu się skoczy. No, jakoś... O, teraz się rozchodzi, nie? Jakoś... A, to są te. Tak się rozchodzi jak ta. No, tutaj niby... Jak ona tam? Wszyscy nie, tu jeszcze jeden został. Dzień dobry, coś tak chowasz? Boostery wypadają? Może mam boostera w tym, we właściwościach tej manowel. Nowa power charge. Tu jeszcze kogoś słyszę. Naprawdę tu kogoś słyszę. Dziwnie. Młody gdzieś biegnie. Dobra, młody, chodź, najpierw załatwimy grubego. Co tu nam dropnęło? Trap drugi. Mamy trapka już. A, i drainuje nam po kolei. Okej, dobra. I to się rozchodzi. Takie kręgi na wodzie, nie? Niby. O, i teraz dopiero boom, walnęło. Jakby nowo. Breeder. A breeder kolejny jeszcze, oprócz Krabsa. Kurde. To jeszcze breeder jest, to piąty jest pistolet, który jest podobny. Tu się do kogoś strzela. Dzień dobry. Gdzie ona? Była i znikła. Power charge mi wyskoczył tylko. No dobra, no coś tam. Jakoś tak działa dziwnie, ale. Wiadomo, no nie jest Godrol, to nie ma tych. Ma absorba, mam power charge i ma ona. I jest ta nowa. A ten jakie ma właściwości? Delay, absorb. Może to będzie. No, nie chce się przełączyć. Może. I reflekta, czyli odbijanie, nie? Absorb. Z jednej strony ma absorba.
absorbuje amunicję, a z drugiej strony ma reflektor, czyli odbija. Tak jak Beskar. Beskar też ma reflektor, nie? Czekaj, Beskar czy Super Soldier? Nie pamiętam. Ale na pewno ktoś z tych dwóch. Super Soldier to jak ma pełną naładowaną, to się ładuje amunicja, szybkość mamy i coś tam jeszcze. Aj, skręciło mi się, że trafi go. Tu gdzieś na dół jeden z las. Gdzie on jest? Na pewno z las na dół. Bo spadł, ale nie widzę go na minimapie. Co za warlock? A tu już otwarte. A tu co drapnęło? The Lab i Białora. Tu jakaś legenda jeszcze. Laser Splatter też nie biorę. Tu jakieś kropki dwa. Mansh Dedication nie biorę. Dobra, wszystkim. No i widzicie, parę legendarek wypada, zwłaszcza na górze. Tak naprawdę można też natłuc trochę legendarek. Dobra, to już naprawdę. Sumo już nam wyszedł. Mnie kółką zabiło moje własne. Nic nie ma. Ostatni skrzynka. Nic nie. Dobra, to mamy to parą poogarnione, tak? Manuela, mamy jeden kluczyk. Dobra, do połowy już prawie zrobiono. Żadnych tych nie robiłem. Raczej z kaksów. Aurelia w tym tygodniu. Znaczy dzisiaj nie w tym tygodniu. Dobra, to co? To by było na tyle. Do jutarka. Trzymajcie się. Cześć. Check out. Może to będzie lepiej, ale i tak było nieźle. Bardzo mi się podoba.